Już od paru lat pracowaliśmy nad koncepcją i dokumentacją nowego domu pomocy społecznej i to wynika z tego, że ten obecny, przy którym jesteśmy, ma już swój czas, swoje zużycie i należało zadbać o alternatywę dla niego przy zmieniających się cały czas przepisach i wymaganiach samych mieszkańców. Dlatego jesteśmy po przetargu, po zdobyciu finansowania na budowę takiego nowego domu. W najbliższy czwartek decyzja będzie należała do radnych, czy budujemy, jeżeli zgodzą się na dołożenie pieniędzy do tych kwot, które wcześniej zagospodarowaliśmy, to jest kwota około 50 milionów złotych, to moglibyśmy w najbliższych tygodniach rozpoczynać budowę tego nowego domu, 100 miejsc dla osób starszych z całodobową opieką, więc myślę, że bardzo ważna i fajna sprawa. Staramy się, jak możemy, dbać o politykę społeczną, dbać o osoby starsze. Całkiem niedawno również budowaliśmy mieszkania dla seniorów, a teraz specjalny dom z całodobową opieką. Przede wszystkim oznacza to poprawę mieszkania i funkcjonowania w Domu Pomocy Społecznej. Z racji tego, że jesteśmy w pełni świadomi, że dzisiaj ten dom, który funkcjonuje, on w 100% mimo naszych usilnych starań nie spełnia jakby potrzeb ludzi, zwłaszcza którzy borykają się z niepełnosprawnością, a także z pewnymi potrzebami wynikającymi z różnych jednostek chorobowych. Zdecydowaliśmy się na to, żeby podjąć się starania o w pierwszej kolejności zaprojektowanie Domu Pomocy Społecznej, który przede wszystkim będzie dawał możliwość w takim, bym powiedział, prawie 80% skali mieszkania w pokojach jednoosobowych, co gwarantuje po pierwsze pewną intymność i oczywiście komfort. Czekam na powstanie nowego domu bardzo mocno, dlatego że obecna sytuacja naszych podopiecznych nie jest zadowalająca. Budynek od lat nie spełnia wymogów związanych z niepełnosprawnością. Nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpiecznego przechodzenia i komunikowania się mieszkańców z sąsiadami choćby nawet. Budynek jest za wąski, zbudowany 40 lat temu, więc jego stan techniczny jest już też generujący bardzo duże koszty. Jeśli chodzi o pracowników, to dla mnie też bardzo istotną kwestią jest taką, żeby pracownicy mogli pracować w lepszych warunkach. Obiekt będzie wyposażony we wszystkie takie udogodnienia typu ciągi komunikacyjne, które nie będą stanowiły żadnej kolizji dla osób poruszających się czy na wózkach, czy bez. Pokoje kąpielowe, w cały węzeł rehabilitacyjny. I myślę sobie, że to, co zawsze jest bardzo przyjemne, a przede wszystkim bardzo ważne dla osób mieszkających w Domu Pomocy Społecznej, nie poprzestajemy tylko i wyłącznie na budowie samego obiektu, ale także koncentrujemy się na rewitalizacji i przygotowaniu tego terenu zewnętrznego, gdzie w czasie dobrej pogody będzie można wypoczywać właśnie w ogrodzie, gdzie będzie altana, gdzie będzie można również spędzać wolny czas, więc nie tylko i wyłącznie Dom Pomocy Społecznej, ale również teren wokół w 100% ma być dedykowany osobom mieszkającym w DPS-ie.